Słońce będzie bez szans w najbliższym czasie. Gruba zasłona chmur zablokuje jego promienie. Już teraz więcej o tej niżowej pogodzie. Ula Matysiak, dobry wieczór Państwu. Aurę w rejonie Pomorza Gdańskiego kształtuje zatoka niskiego ciśnienia związana z płytkim niżem z centrum nad Bałtykiem, nad południową Szwecją i ta cyrkulacja niżowa w najbliższym czasie będzie obejmować północną część naszego kontynentu. Chłodne i wilgotne powietrze z rejonu Morza Północnego będzie docierać do nas z kierunku zachodniego. W nocy spodziewamy się, no właśnie, całkowitego zachmurzenia z opadami deszczu oraz mrzawki. Maksymalnie 5 stopni pokażą termometry, a zachodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie teraz wynosi 1012 hektopaskali i jeszcze trochę wzrośnie. Wtorek nie będzie należał do pogodnych dni. Całkowite zachmurzenie, mrzawka, no i deszcz. Taki zestaw czeka nas jutro, a temperatura w najcieplejszym momencie wynosić będzie od 4 do 5, 6 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie niezdecydowane i niestabilne. W południe barometry pokażą 1015 hektopaskali. Na Bałtyku wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 5 stopni w skali Beauforta. Stan morza wynosi 3. I takie warunki na wodzie utrzymają się także jutro. A my będziemy zbierać dla Państwa informacje o pogodzie na morzu i na lądzie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.